nie mówi się dzień dobry, do widzenia, bo inni tego od nas oczekują, tylko powinno się mówić dzień dobry, do widzenia, po to, żeby zainicjować i skończyć kontakt, czyli to robimy dla nas, tak? Pojawiamy się w jakimś miejscu, w którym nas nie ma, mamy stresa, bo jesteśmy outsiderami i mówiąc dzień dobry, jesteśmy jak gdyby w tym towarzystwie, które już tam jest, tak? Znajdujemy jakąś opcję, żeby się pojawić w tej grupie. Już nie jesteśmy wtedy outsiderami, bo i to robimy dla siebie, a nie dla innych. Będziemy mieli patronat artystyczny, tak? To mam powtórzyć. Co chcesz powtórz? Mówię, że nie będziesz, że masz dużo naszykuje. No właśnie, ale w siebie mam mało. No. Dzień dobry. 10 kilometrów. Niektórzy śmiałkowie to biegli nawet 42 z hakiem. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że wam się udało dobiec przynajmniej. Dzisiaj na początek dnia wyjaśnię wam, dlaczego ja nie biegam maratonów. Chociaż biegam dość dużo, no przynajmniej ze 3 dychy w ciągu tygodnia. Więc ja nie biegam maratonów dlatego, bo po pierwsze nie czuję absolutnie żadnej potrzeby udowadniania sobie, że przebiegnę maraton, bo wiem, że przebiegnę. Jestem tego stuprocentowo pewien. Na tym etapie roztrenowania to na pewno jestem w stanie ukończyć każdy maraton. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Ja uważam, że takie długie biegi, czyli powiedzmy tak powyżej 20 km, to nie jest nic dobrego dla organizmu. Ja nie chcę biegać po to, żeby sobie udowodnić, że mogę przebiec 40, mogę przebiec 80, mogę przebiec 100. Są ludzie, którzy potrzebują sobie udowadniać takie rzeczy. No ja nie potrzebuję. Ja wiem, że te 40 to bym przebiegł spokojnie, ale wiem też, że nadwyrężyłbym swój organizm na tyle, że te wszystkie korzyści, które ja mam z regularnego biegania, bym sobie tym podkopał. A jeżeli bym zaczął biegać takie maratony regularnie, no to myślę, że więcej bym sobie zrobił szkody niż korzyści. Ja tu nie mówię o sportowcach, profesjonalistach, którzy trenują po to, żeby takie wysiłki móc przeżyć i żeby one im za bardzo krzywdy nie zrobiły. No ale wtedy to też jest trochę inna stawka, tak? Wtedy ma się cały dzień na treningi i tak dalej, a całe dnie spędza w pracy. Więc myślę, że biegając maratony zrobiłbym sobie więcej krzywdy niż korzyści, dlatego ich nie biegam. O. Ale szanuję wszystkich, którzy biegają i podziwiam i fajnie, że to robicie.